Dzień dobry, nazywam się Karolina Jaszczuk i witam w kolejnej rozmowie WP24. Dzisiaj gościmy pana Romualda Murawskiego, wójta gminy Konstantynów. Dzień dobry. Dzień dobry panie, dzień dobry państwu. Zacznijmy od takiego miłego tematu, a mianowicie od inwestycji. Czym warto się pochwalić? Co w gminie zostało już zrealizowane? Jeśli chodzi o inwestycje, w zasadzie taki wielki boom w ich realizacji to mieliśmy do roku 18. W roku 19, 20 czy 21 no niestety te wydatki bieżące bardzo wzrastają, głównie ze względu na to, że pochłaniają ogromną część budżetu zadania oświatowe, o których na pewno wszyscy samorządowcy dokładnie o tym wiedzą. W mojej gminie do funkcjonowania oświaty dokłada się ponad 3,5 miliona. Przy dochodzie około 21 czy 20 milionowym to są naprawdę bardzo, bardzo duże wydatki, ale pomimo to staramy się realizować szereg przedsięwzięć, głównie opierając się na środkach zewnętrznych. Oczywiście myśląc o udziale własnym, bo to on jest niezbędny. Rok 2020 był takim rokiem, gdzie mieliśmy kilka przedsięwzięć, dość takich, powiem szczerze, znaczących dla środowiska. Największą inwestycją, którą realizowaliśmy, to była rewitalizacja miejscowości Komarno-Kolonia. To przedsięwzięcie, które obejmowało remont zabytkowej kaplicy, dzwonnicy, wykonanie parkingu przy kościele, wykonanie placu zabaw i aleja lipowa, która otrzymała nową nawierzchnię asfaltową. Wartość tego projektu to kwota 2,5 miliona złotych. Dofinansowanie z regionalnego programu operacyjnego przekroczyło kwotę 1 900 000. Bolączką wszystkich samorządów oczywiście są drogi i na te cele przeznaczamy rokrocznie duże środki finansowe. W roku ubiegłym możemy się pochwalić 3 nowymi odcinkami dróg, 2 drogi w miejscowości Komarno-Kolonia, 1 droga w ulicy Polinowskiej, no i oczywiście jedna z dróg Kolonii Komarno była wpisana w projekt rewitalizacji. No i taka znacząca inwestycja to jest budowa drogi w miejscowości Zakalinki Kolonia. Na te drogi o łącznej długości ponad 3 km przeznaczyliśmy ponad 2,5 miliona złotych. Były to środki z budżetu gminy oraz Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnej z pierwszej tury. Gmina w ramach partnerstwa realizowała zadania z innymi samorządami z województwa lubelskiego. Tu możemy mówić o takim dużym projekcie dotyczącym cyfryzacji, gdzie łącznie wspólnie z miastem Świdnik oraz gminą Skierbieszów, dawnego województwa zamojskiego, realizowaliśmy projekt związany ze świadczeniem usług publicznych mieszkańcom. Zakupiliśmy część programów komputerowych, wymieniliśmy troszkę sprzętu w Urzędzie Gminy. Bardzo ciekawy i fajny projekt i służący mieszkańcom. Tu się można nawet pochwalić, że o profil zaufany nie muszą mieszkańcy wyjeżdżać do innych jednostek. Mogą przyjść do Urzędu Gminy i bezproblemowo go załatwić. Przygotowaliśmy się i dalej się przygotowujemy, zarówno w roku ubiegłym, jak i w bieżącym, do zadań, które będą zgłaszane do dofinansowania w nowej perspektywie. Ale taką dużą też kwotę w budżecie gminy stanowiły zadania realizowane z Funduszu Sołeckich. One były przeznaczane te środki na różne cele, między innymi na remonty dróg, na udział w projektach realizowanych przez gminę, na oznakowanie miejscowości. To bardzo takie widoczne, ale i potrzebne działanie, więc mieszkańcy byli z tego bardzo zadowoleni i są, i myślę, że takie cele związane z wykorzystaniem Funduszu Sołeckiego muszą być realizowane. Myślę, że nie ma może jakiegoś takiego wielkiego przekroju tych zadań inwestycyjnych, bo po prostu możliwości finansowe nasze są ograniczone, z tym, że też postawiliśmy sobie za cel, żeby ograniczyć czy obniżyć poziom zadłużenia, czyli doprowadzić do spłaty zobowiązań kredytowych. Nie jesteśmy może taką gminą, która jest gdzieś tam na krawędzi możliwości finansowych, ale zadłużenie gminy to kwota niespełna 3 miliony złotych. W roku ubiegłym część zobowiązań kredytowych spłaciliśmy i w budżecie tego roku również przeznaczyliśmy środki na ten cel.
A jakie są plany inwestycyjne na przyszłość? Jeśli chodzi o przyszłe działania, nie wspomniałem o tym, w ubiegłym roku rozpoczęliśmy remont Urzędu Gminy, ta przebudowa, remont trwa nadal. Są zadania, które myślę, że bardzo oczekiwane przez mieszkańców. To są zadania związane z odnawialnymi źródłami energii. Oczekujemy na ogłoszenie konkursów, bo tutaj zainteresowanie jest bardzo duże. Pomimo, że gmina już zrealizowała kilka projektów, w czterech turach uczestniczyliśmy już w dofinansowaniu na odnawialne źródła energii, ale potrzeby głównie w fotowoltaice są tutaj bardzo duże i przygotowujemy się do tego. No, gdzieś tam z tyłu głowy, mówiąc tak kolokwialnie, mam potrzebę rewitalizacji zespołu pałacowo-parkowego. O tym też nie mogę zapomnieć, dlatego że ten obiekt musi nabrać nowego blasku. Przygotowujemy dokumentację techniczną na rewitalizację centrum miejscowości Konstantynów. Tutaj mówimy o stricte centrum Konstantynowa, czyli w okolicy Ronda, ten piękny skwer, który mamy. Chcielibyśmy też go tak zmodernizować i żeby był wykorzystywany przez mieszkańców. Zadania priorytetowe to oczywiście, tak jak wspomniałem wcześniej, to również przedsięwzięcia drogowe. Mamy w tym roku w planie już budowę drogi w miejscowości Zakanale i w miejscowości Zakalinki. To są zadania, których wartość przekracza kwotę 2 milionów. Na jedną z dróg już otrzymaliśmy dofinansowanie. Czekamy na kolejne rozstrzygnięcia. Mam nadzieję, że środki pozyskamy. Część środków na pewno przeznaczymy z budżetu tegorocznego. Myślę, że potrzeb w takich naszych małych samorządach jest bardzo dużo i oczekiwania też są bardzo duże. Liczę na to, że otworzy się jakaś droga możliwości pozyskania środków zewnętrznych, bo tak jak wspomniałem na początku, małe samorządy mają problemy finansowe i te problemy nie bardzo pozwalają na wyasygnowanie w budżecie dużych kwot na wydatki inwestycyjne, majątkowe, a tu potrzeby są naprawdę bardzo duże. Mieszkańcy sprzeciwiają się budowie składowiska odpadów w Komarnie. Czy faktycznie jest się czego obawiać? Chciałbym wyjaśnić, że pojawiła się w otoczeniu zła interpretacja jakiegoś zamysłu, który pozwoliłby na zrekultywowanie nieistniejącego, niefunkcjonującego wysypiska. Gmina w 1999 roku wspólnie z Gminą Leśna Podlaska wybudowała w miejscowości Komarno składowisko odpadów. Na składowisko trafiały odpady z tych dwóch gmin i do momentu, kiedy powstały regionalne instalacje zagospodarowania odpadów, taką jak my mamy w miejscowości Kaliłów, gdzie gmina jako położona w niewielkiej odległości ma za zadanie dostarczać odpady do tej instalacji. Na nasze wysypisko, oczywiście niewypełnione, nie mogą trafiać w tej chwili żadne odpady. I od roku 2018 żadne odpady na to wysypisko nie trafiają. Ponieważ czasza wysypiska jest niewypełniona, poszukiwaliśmy możliwości znalezienia sposobu na uzupełnienie czaszy i jego pełną rekultywację. Bo jesteśmy świadomi tego, że rekultywacja takiego wysypiska to będą kwoty około 1 000 000 zł. A jesteśmy świadomi, że takich środków w budżecie nie mamy. Więc pojawił się pomysł, może z poszukania możliwości zgromadzenia frakcji odpadów, które po pierwsze są frakcją segregacyjną, tak to określę, posegregacyjną. To jest frakcja odpadów, która jest zbierana po odsianiu czy odebraniu odpadu, który podlega segregacji. I mogłyby na to wysypisko trafiać popioły, mógłby trafiać ewentualnie gruz i ziemia zbierana z oczyszczania miejscowości. W związku z tym, że jak się tylko pojawił pomysł, zaraz były pewne obawy, więc powodowałem, że
wyjechaliśmy do Zakładu Zagospodarowania Adamek, w Adamkach z delegacją radnych i mieszkańców, gdzie prezes spółki przedstawił, co ewentualnie może być składowane na tego typu wysypiskach i co można zrobić, żeby doprowadzić do rekultywacji bez udziału finansowego gminy. Ponieważ były różne opinie na ten temat osób, które udały się na tą wizytację, więc zdecydowałem, że wątek czy sprawa zagospodarowania dalszego tego naszego wysypiska, czy zamknięcia wysypiska zostaje w tym momencie nieaktualna, ale jeszcze chciałbym powiedzieć o jednym atucie. My w związku z tym, że nasze wysypisko jest w Wojewódzkim Planie Zagospodarowania Odpadów wpisane jako wysypisko do 2024 roku, mogące przyjmować frakcje posegregacyjne, więc uważałem, że należy wykorzystać ten moment i bez własnych środków, a jeszcze z dochodem, bo spółka, która by zajmowała się dowożeniem tych frakcji, płaciłaby gminie czynsz dzierżawny, podatek od nieruchomości i 50% opłaty środowiskowej z Urzędu Marszałkowskiego trafiałoby do budżetu gminy, skromnie licząc około 100 tysięcy rocznie. Więc tak, analizując to pod kątem gospodarczym, gmina miałaby z tego tytułu tylko zysk. A jeżeli nie dojdzie do takiej sytuacji, ja w tym momencie, jak powiedziałem, zawieszam wszelkie działania w tym kierunku, no to niestety za parę lat będziemy się musieli zderzyć ze znalezieniem sposobu i środków finansowych na rekultywację, ponieważ Inspekcja Ochrony Środowiska czy Urząd Marszałkowski będzie nalegał, żeby tą rekultywację przeprowadzić. Wysypisko w takim stanie, jakim ono jest, jak to nazywamy jeszcze wysypiskiem, wymaga ciągłych badań. Badamy wodę, badamy sposób zagęszczania, więc to są też wydatki, które ponosimy co roku i w tym momencie nikt nas z tego nie zwolni, a jeżeli pojawiłby się ten podmiot, tym bardziej, że podmiot samorządowy, to nie jest spółka prywatna, to jest podmiot, który obsługuje kilka samorządów z okolic Radzynia. Nie ukrywam, były też rozmowy z Rypokiem w Kaliłowie. No, uważali, że może w perspektywie by też to interesowało, ale postawili pewien warunek, aby gmina przygotowała pełną dokumentację techniczną pod te działania i wtedy podejmą decyzję. No, uznałem, że skoro my mamy wydawać środki dość znaczące, kilkadziesiąt tysięcy złotych na przygotowanie dokumentacji i może się okazać, że nie będą dalej tym zainteresowani, więc uważałem, że przerywamy po prostu jakiekolwiek rozmowy w tym zakresie, a próbujemy rozmawiać z Zakładem Zagospodarowania Odpadów w Adamkach, gdzie prezes, koledzy wójtowi byli bardzo zainteresowani, żeby taki obiekt był gdzieś w pobliżu. Nie byłoby tych odpadów tak dużo i nie byłyby na pewno one uciążliwe, bo to nie są odpady biodegradacyjne, biodegradowalne, to nie są odpady kuchenne, które głównie przyczyniają się do tych nieprzyjemnych zapachów. A ta frakcja, która miałaby trafiać na to wysypisko, ona jest naprawdę nieszkodliwa. Byliśmy w Adamkach, widzieliśmy, jak to wygląda składowanie, jak wygląda rekultywacja i uważałem, że tutaj nie powinno być żadnego oporu, żadnych form protestu. Ubolewam nad jednym, że pandemia nie pozwoliła na to, żeby spotkać się z mieszkańcami. Te oceny, o których słyszymy w środowisku, czy w internetach, czy w różnych innych mediach, one są ocenami kilku osób. A ja chciałbym, żeby ta informacja dotarła do szerokiego grona mieszkańców, żeby dotarła do całego rejonu Komarna, żeby po prostu ludzie usłyszeli, co faktycznie będzie miało być składowane i jakie by były z tego tytułu profity. Drugim tematem, który spotkał się ze sprzeciwem mieszkańców, jest ferma drobiu w Zakanalu. Jakie jest stanowisko wójta w tej sprawie? Jeśli chodzi o fermę drobiu, początki działań związanych z przygotowaniem inwestycji były w 2015 roku. Inwestor wystąpił do gminy o wydanie decyzji środowiskowej na lokalizację fermy drobiu na gruntach wsi Zakanale. Doprowadziło to do tego, że w roku 2016
Zawiesiliśmy to postępowanie i uznaliśmy jako urząd, że inwestor nie będzie realizował tego przedsięwzięcia. Wiosną tego roku pojawił się inwestor w Urzędzie Gminy i stwierdził, że jest dalej zainteresowany przygotowaniem tej inwestycji i chce doprowadzić do tego, żeby ta inwestycja była zrealizowana. Więc jako organ, gmina jako organ, więc musieliśmy rozpocząć procedurę formalno-prawną. Na stronach internetowych pojawiło się obwieszczenie, że gmina rozpoczyna postępowanie środowiskowe w zakresie możliwości budowy fermy w miejscowości, za kanale. Daliśmy informację, że do 24 marca każda osoba zainteresowana może złożyć wniosek, sprzeciw do nas. Po zebraniu tych wszystkich wniosków i dokumentów gmina przekaże zebrany materiał do organów opiniujących tego typu przedsięwzięcia, czyli do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, do Powiatowego Państwowego Inspektora Sanitarnego i do Gospodarstwa Państwowego Wody Polskie oraz do Urzędu Marszałkowskiego. W tej chwili te materiały zostały zgromadzone. Myślę, że w najbliższym czasie trafią one do tych organów, które wydadzą opinię. Po uzyskaniu opinii z tych organów będę zobowiązany wydać decyzję. Jaka ona będzie, trudno mi jeszcze w tej chwili powiedzieć, ale myślę, że przy takiej skali protestów i niezadowolenia społecznego, myślę, że ta decyzja jest wiadoma. Pomimo, że gmina jako organ musi działać w obrębie prawa i zgodnie z prawem, no ale myślę, że ten czynnik społeczny ma również tutaj znaczenie i mam nadzieję, że decydujące. A ilu mieszkańców do tej pory podpisało się pod takim sprzeciwem? Taki protest spłynął potwierdzony listą 603-1 i oprócz tego było około 20 paru indywidualnych sprzeciwów. Więc tam możemy poznać skalę, około 630 czy ponad 630 sprzeciwów dotyczących tego sprzeciwu. Wracając jeszcze do tematu inwestycji, wiem, że gmina pozyskuje środki na remont zespołu parkowo-pałacowego w Konstantynowie. Jakie to będą działania i ile funduszy otrzymała gmina? Jest to, można powiedzieć, pierwszy etap działań w tym kierunku. Tak jak wspomniałem, obiekt służył do 2004 roku, gdzie w pałacu mieściła się szkoła podstawowa i gimnazjum. W 2004 roku przeprowadziliśmy te jednostki do nowego obiektu, więc obiekt pałacowy przestał pełnić taką funkcję i przestał być wykorzystywany jako cały obiekt. Dlatego poszukiwaliśmy możliwości, aby dało się go zagospodarować na cele, które już mamy, bo obiekt chcielibyśmy, żeby służył instytucjom kultury, czyli pragniemy tam zlokalizować gminne centrum kultury, gminną bibliotekę publiczną, przygotować kilka sal wystawowych, chcemy dać siedzibę kilku stowarzyszeniom, które funkcjonują na terenie gminy. One teraz wykorzystują część obiektów pałacowych, ale to w bardzo ograniczonym zakresie, więc pomysł jest taki. Chcemy też, żeby pałac był takim miejscem, gdzie można się spotkać, gdzie można przeprowadzić jakieś spotkanie, szkolenie, konferencję, czy ewentualnie nawet małe spotkanie rodzinne. Chcemy też przygotować jakieś pokoiki gościnne, ponieważ jest to bardzo duży obiekt, bo jego zakres to jest 1500 metrów kwadratowych, więc na pewno możliwości są dość duże i cieszę się, że w tym roku Rada Gminy pochyliła się nad moją propozycją, żeby rozpocząć prace projektowe. W budżecie tego roku wydzieliliśmy kwotę 100 tysięcy złotych, żeby w roku bieżącym przeprowadzić prace związane z dokumentacją techniczną i jak tylko się pojawi możliwość pozyskania pieniędzy, a myślę, że na rewitalizację tego typu obiektów środki będą, wystąpić o pozyskanie funduszy. Mamy świadomość, że jest to przedsięwzięcie niemałe, bo tak z założeń liczę, że to będzie kwota blisko 20 milionów złotych. No i nie jako gmina, to nasz budżet to jest kwota 25 milionów tegoroczny, więc zdajemy sobie sprawę, że takich możliwości, żeby to pokryć w pełni z budżetu, nie ma. Ale jak się pojawią środki zewnętrzne, na pewno po nie sięgniemy.
Już tak z doświadczenia poprzedniego okresu programowania wiemy, że takie cele są wspierane i chcemy wszystko zrobić, aby ten obiekt nabrał nowego blasku i żeby przede wszystkim zaczął służyć mieszkańcom. Bo jest tutaj, że tak powiem kolokwialnie, o co walczyć. 15 hektarów pięknego parku z infrastrukturą, no i obiekt tak duży, to myślę, że to powinna być i perełka gminy i wszystko zrobimy, żeby tak się stało. Trwa remont Urzędu Gminy. Jakie zmiany wkrótce zauważył petenci, którzy tam do niego przychodzili? W wyniku kontroli Straży Pożarnej oraz Inspekcji Pracy uznaliśmy, że trzeba podjąć działania, które doprowadzą do dostosowania budynku do przepisów, zmieniających się z przepisów w tym zakresie, ponieważ musieli mieć świadomość, obiekt Urzędu Gminy został jak gdyby udostępniony mieszkańcom w 1985 roku. Po 30 latach zmieniły się przepisy zarówno i przeciwpożarowej Inspekcji Pracy, więc tutaj potrzeby przystąpienia do dostosowania obiektu do nowych wymagań były bezwzględnie potrzebne. Poza tym nasza sala konferencyjna niewielka, która funkcjonowała dotychczas, ona po prostu nie miała możliwości dostępu dla osób, które posiadają problemy z chodzeniem, bo przecież, ponieważ prowadziły do tej sali dość strome schody, osoby niepełnosprawne nie miały możliwości wejścia do tej sali i uczestniczenia czynnie w wszelkiego rodzaju spotkaniach, konferencjach czy nawet sesjach rady. Dlatego też w ramach remontu uznaliśmy, że trzeba zrobić wszystko, żeby powiększyć tą salę konferencyjną. Ponieważ na ten cel nie ma środków zewnętrznych, musimy się posilać środkami budżetowymi własnymi, stąd etapowanie tej inwestycji. W roku ubiegłym przebudowaliśmy klatkę schodową i dokonaliśmy wymiany dachu na dużej części urzędu i te prace żeśmy skończyli w styczniu tego roku, a po przeprowadzonym przetargu rozpoczęliśmy prace budowlane tej jak gdyby dobudowywanej części sali konferencyjnej. W tej chwili finalizujemy stan budowy podpiwniczenia. Mam nadzieję, że w okresie wakacyjnym będziemy mieli zakończony stan surowy, otwarty i jeżeli wszystko szczęśliwie się ułoży, to w roku przyszłym jest szansa, że nowa sala, nowe w ogóle oblicze jako budynku, jako obiektu będziemy mogli oglądać w roku przyszłym i myślę, że ta część dobudowanej sali konferencyjnej również zostanie w roku przyszłym udostępniona na naszą pracę, nie tylko naszą, ale wielu innych podmiotów, które są bardzo często korzystają z naszej sali. Ja uważam, że po 36 latach należało przeprowadzić remont. Ten remont dotyczy nie tylko tego, o czym powiedziałem. Remontu wymagają też pokoje biurowe i etapami, małymi kroczkami te prace przebiegają. Mam nadzieję, że po zakończeniu wszelkich prac remontowo-adaptacyjnych urząd będzie taką też niezłą wizytówką gminy, bo i jego elewacja będzie taka rzucająca się w oczy, ale myślę, że nie chodzi tu o elewację, chodzi głównie o funkcjonalność. I przy kwocie myślę, że 1 200 000, czy może maksymalnie 1 300 000 te prace uda nam się sfinalizować i w etapach zrealizować. I jeszcze pokrótce chciałam zapytać, jaka pandemia wpłynęła na życie samorządu? No myślę, że ona, konsekwencje epidemii na pewno są zauważalne, już są widoczne, my to dostrzegamy przede wszystkim w utracie części dochodów, bo jeżeli firmy po prostu przestają prowadzić działalność gospodarczą, to również gmina też, korzystając z dobrodziejstwa podatków, które wpływają do budżetu, również takie straty ponosi. Jesteśmy gminą typowo wiejską, są niewielkie przedsiębiorstwa, więc myślę, że tych takich ubytków za dużo nie posiadamy. One sięgają maksymalnie do 15-20%, ale to też jest jakiś uszczerbek w budżecie i ma swoje konsekwencje w jego realizacji. Dzisiejszą rozmowę przeprowadziliśmy w budynku Muzeum Południowego Podlasia w Białej Podlaskiej. Serdecznie dziękuję za rozmowę i dziękuję za oglądanie.
Dziękuję bardzo również Państwu i życzę zdrowych, spokojnych, szczęśliwych świąt Wielkiej Nocy.